Wszyscy mieszkańcy zabiegali o to, nie tylko pan Maćkowiak, ale również mieszkańcy, żeby ten obiekt wreszcie został wyremontowany. Nieprawda. To pan Maćkowiak jeździł do Warszawy. Ja pani nie przerywam. Nieprawda. Ale nie może pani nieprawdę mówić. Ale prosimy o ci, żeby nie może pani nieprawdę. Ja państwu nie przerywałam, więc proszę mi też nie przerywać. Ja w poprzedniej kadencji jako przewodnicząca Rady uczestniczyłam w tych pracach, w tych staraniach o pana Maćkowiaka. Pan Maćkowiak rzeczywiście występował prosto do Agencji Nieruchomości o ten obiekt. Ten obiekt przejęła gmina za sprawą również moją, z racji tej, że jako przewodnicząca dążyłam do tego, żeby ten obiekt został przez gminę pozyskany. Tam Agencja Nieruchomości Rolnych chciała zrobić archiwum. Ja już nie będę mówiła w jaki sposób, ale ja dopingowałam, jak współorganizowałam to różne działania, żeby w ogóle doszło do przejęcia tego obiektu. I również współuczestniczyłam w tym, ażeby pozyskać inne gminy, czyli Stęszew, Komorniki i Bóg. Organizowałam te spotkania, żeby wszyscy razem wniosek złożyli, podpisali się i żeby agencja zamiast na archiwum przekazała ten obiekt gminie na działalność dla niepełnosprawnych. I te gminy rzeczywiście wniosły o to i pozyskaliśmy. Tyle, że jak przyszło co do czego, czyli do konkretnej zapłaty, czyli ułożenia na renowację, na rewitalizację tego obiektu, to już nie było tak łatwo. Raz spotkanie, drugi raz spotkanie. I co gminy powiedziały? Po pierwsze, Bóg się wycofał zupełnie. Komorniki powiedziały, okej, my wejdziemy. I tu muszę uznać, że zachowały się najbardziej fair cały czas. Powiedziały, tak, my się dołożymy i rzeczywiście dołożyły się bez zastrzeżeń. Natomiast gmina Stęszew powiedziała, my połowę tego, co komorniki, połowę tego, co gmina wypiła. Trzeba było naprawdę wielkiego wysiłku, żeby doprowadzić do tego, że umowa partycypacyjna została w ogóle zawarta. Nie było to łatwe. A jeszcze powiem państwu o samym projekcie. Ten projekt, żeby w ogóle przebudowa zaistniała, musiała być porządna dokumentacja z prawdziwego zdarzenia. I to kosztowało ogrom pracy. Bo pan Maćkowiak rzeczywiście pozyskał społecznie jakąś osobę, która miała ten projekt wykonać. Ale szło to miernie. Zaczął tam przebudowywać. Ja chylę czoła przed rodzicami, którzy dokonali tam pierwszych prac porządkowych. Zdarli parkiet stary, jakieś ze ścian, nie wiem już co tam pewnie, zabudowania, boazerie, nie znam dokładnie, chociaż byłam, zwiedzałam w tym stanie, kiedy on był taki zdewastowany. Chodziłam, mamy zresztą zdjęcia, ale trudno to opisać. Rzeczywiście był w opłakanym stanie i ja tutaj muszę powiedzieć i oddać cesarskie cesarzowi, czyli rodzicom i panu Maćkowiakowi, że prace porządkowe wewnątrz wykonał, bo dostał klucze od mojego poprzednika, od pana Strażyńskiego. Ale jak przyszło co do czego, to jednak na tym projekciku, który zaczęła malować ta pani społecznie, nie można było pracować. Pani kierownik referatu inwestycji mówi, pani wójt, w żadnym razie musimy tutaj doprowadzić do tego, że powstanie porządna dokumentacja. I ta dokumentacja tworzyła się przeszło rok, ciężko i bardzo z wielkim trudem. I jeszcze na dodatek te gminy i starostwo powiatowe, kiedy już wiedzieliśmy, znaliśmy koszty, to powiedziało, okej, ale tylko pierwsza część, tylko dotąd i ani metra więcej, ani złotówki na dużą salę, ani złotówki. Czyli tylko dotąd prawa część, która obecnie jest panu Maćkowiakowi
i butelek promyk przekazana. I to kosztowało następujące pieniądze. 600 tysięcy gmina Komornica. 600 tysięcy gmina Dopiewo. I zadeklarował pan Czar, burmistrz Starszewa 300 tysięcy od siebie. W rzeczywistości nie dał tych 300 tysięcy, ponieważ zakwestionował już po wybudowaniu. Powiedział tak, my się nie dołożymy ani do inspektora nadzoru, ani do autorskiego. W końcu się do tego dołożyli, ale już do kanalizacji, która musiała być przebudowana, ta doprowadzająca do budynku, to już ani złotówki. Również parking, ani złotówki. I jeszcze kwestionują, i cały czas to nie jest uregulowane, kwestionują środki, które były, musiały być dołożone w trakcie budowy, ponieważ ta inwestycja była od razu z góry zaplanowana jako odmiarowa. A odmiarowa to znaczy, że tak, nie ryczał za całość. Pani Bóg, przepraszam bardzo, pana Pawłowskiego pytałam, ja nie chcę zabierać państwa. Ja dojdę do pana Pawłowskiego też. Ja dojdę. Nic na to nie poradzę. Ale ja nic na to nie poradzę. Pani mnie zaatakowała właściwie, że ja coś nie prawidłowo. Ale proszę o panu Pawłowski mi powiedzieć, jak to się stało, że pani Pawłowska jest kierownicą? Czy to był konkurs? Za chwilę powiem. Ja? Najpierw muszę dokończyć to, bo to jest bardzo ważne i istotne. Z jakiej okazji się to stowarzyszenie Tarzolanów? Przecież oni dopiero są 3 czy 4 lata tutaj. Z Lubonia czy z Kozi Gdańskiej? Czy to są inni niepełnosprawni? Nie. 30 dzieci niepełnosprawnych na jeden i 30 drugi. Ale oni nie zrobili darmo. Ciszę. Za darmo. A komuś włożył 70 tysięcy. Plus praca. Ale przepraszam, pani wójt ma głos, niech powie do końca. Naprawdę, ja rozumiem emocje. Ja rozumiem, że pan prezes Maćkowiak, prezes Promyka rozpowiada najróżniejsze historie i w pewien sposób krzywi tą rzeczywistość. Ja dlatego muszę, skoro jestem tutaj zapytana, delikatnie mówiąc, ale w sposób dosyć agresywny i obcysowy, to muszę państwu powiedzieć, jak jest w rzeczywistości. Więc mówię, doszło do tego, że w tej chwili jeszcze ze Starszewem borykamy się, ponieważ kwestionuję protokoły konieczności, które związane są z dodatkowymi zadaniami, które w trakcie tak strasznie mocno zrujnowanego obiektu niestety zostały odkryte i wtedy musiały być wykonane. Jednym słowem, do tej części promykowej otrzymaliśmy dofinansowanie z Komornik 600, ze Starszewa ile dokładnie? 264, ze Starostwa Powiatowego 200, to jest jeszcze informacja, o której nie mówiłam, i my. I teraz tak, druga część, ten hol, o którym pani mówi, i również duża sala, i ta świetlica, która tam na dole powstała dla Konarzewa. I również te cztery pokoiki malutkie, o których pani wspomniała, a gdzie tam pan Maćkowiak, pewnie no, chciałby całością władać, jasna sprawa. Ale na ten moment ja nie mogę pozwolić na to, żeby niepełnosprawni i niepełnosprawni. Jedni byli prawie w slamsie, bo są w skajerach, w grzybie, a drudzy w całym obiekcie i koniec, tak? Więc proszę się odnieść do pana. Ta druga część, do której pretensje ma pan Maćkowiak i pani Witka, gdzie czy rodzice, czy ktokolwiek, to nie byłoby w ogóle w tej chwili ani metra. Ten budynek, ta druga część byłaby w ruinie, bo nie byłoby pieniędzy na budowę, na odbudowę. Gdyby nie moje starania, urzędu starania i gdyby nie pomoc urzędu marszałkowskiego. Ale my nie podważamy starań. Ale podważacie państwo. Nie podważamy starań.
podważamy decyzję pani wójt, dlaczego tam jest kierownikiem pani Pawłowska. I pani nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę to wszystko państwu powiedzieć. Konkret jest taki. To nie są bzdury, proszę pani, czy tu ktoś prowadzi Spokój, panie wójcie, jak mi przeszkadzacie. Szanowni państwo, ja uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, ale ja myślę, że na tym zebraniu ani tutaj nie rozwiążemy tego problemu. Ja tylko chcemy odpowiedź, dlaczego pani Pawłowska jest kierownikiem. Pani Kukowa, ja uważam, że po prostu można się spotkać w urzędzie gminy. To zrobimy tak, panie wiceprzewodniczący. Panie wiceprzewodniczący rady również i prowadzący to zebranie. Skoro nie mam tego wszystkiego powiedzieć, to nie odpowiem na pani pytanie, dlatego, że to jest odpowiedź związana z pewną jeszcze koniecznością. Dziękuję bardzo. Was to powtarzam, dwa stowarzyszenia i obiekt tak duży, że dwa stowarzyszenia mogą, ale każdy w swojej części, bo inaczej to byłaby dopiero niezgoda. Więc koniec, kropka. Dwa stowarzyszenia, 60 dzieci niepełnosprawnych, które będą w godnych warunkach. Ja muszę traktować ludzi, a zwłaszcza niepełnosprawnych, sprawiedliwie. Nie ma innej opcji. Zresztą Rada przyklasnęła temu pomysłowi, żeby nie budować dla tego drugiego stowarzyszenia niczego nowego, tylko jednak umieścić w tym obiekcie. A jeśli ma być w tym samym obiekcie, to muszą być to dwie odrębne były. Nie ma innej opcji. Tyle mam do powiedzenia na ten moment. I tak będzie, jak powiedziałam, ponieważ to jest związane z wymogiem tej instytucji, która dopomogła i sfinansowała właśnie tą drugą część. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej powiedział tak: my dofinansowujemy, ale w zamian za to w tej części, którą my dofinansowujemy, musi być prowadzona nie działalność warsztatów zajęciowych, musi być prowadzona działalność, która się nazywa tak jak w nazwie centrum, czyli działalność rehabilitacyjno-kulturalna. I pod tą działalnością może być również prowadzona działalność warsztatu terapii zajęciowej. I Stowarzyszenie Praksedy Lemańskiej, które prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, ma większą... To nie warsztaty, panie wójcie, to nie są warsztaty, to jest stowarzyszenie. Oni nie mają... No oczywiście, że... Warsztaty terapii zajęciowej... To jest stowarzyszenie, a to jest zupełnie coś innego. Mają a czy stowarzyszenie, do którego pani dziecko chodzi... Stowarzyszenie to jest zupełnie inna rzecz. Naprawdę. Stowarzyszenie też prowadzi warsztaty terapii zajęciowej PROMI. To jest też prowadzone przez stowarzyszenie, na dodatek zameldowane w jakimś domu prywatnym. To jest też stowarzyszenie. A tutaj jest stowarzyszenie zameldowane ale w SPR-ach dopiero. Ale no tak to jest. I mają niepłacony jeszcze czynsz. Kto zapłaci za ten czynsz? Ale proszę pani, dlaczego pani się miesza w cudze sprawy? Pani Mokosiu, przepraszam bardzo, pani Mokosiu. Proszę państwa, jedno coś powiem. Proszę nie pomawiać tutaj stowarzyszenia, to jest nie fair, bo nie ma go. Ja powiem państwu, a pani w ogóle jest związana z stowarzyszeniem? Tak. A w jaki sposób? A co to panią interesuje? No interesuje. Ale na pani do odpowiadania pani też nie odpowiem. Powiem państwu. Proszę bardzo, pani wójt. Powiem państwu, że widziałam glejty tego stowarzyszenia, gdzie jest rozgrzeszenie ze wszystkich pomówień. Mają czarno na białym wszystkie kontrole, bo są kontrolowani więcej niż to drugie stowarzyszenie. Pokazali mi i widziałam glejty, które mówią umorzone, 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 umorzone.
z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Te wszystkie fakty, czy nie fakty, czy raczej pomówienia, które pani tutaj przedstawia, to wszystko było zgłoszone do Regionalnej Izby Obrachunkowej i ze wszystkiego się oczyścili. Więc przepraszam bardzo, jakim prawem mówicie państwo o drugim stowarzyszeniu tu nieobecnym? Nie rozumiem tego. Nie odpowiedziała pani na pytanie, dlaczego pani Pawłowska jest kierownikiem tego obiektu. Bo uważam, że to jest najlepsza kandydatka, która wspaniale będzie prowadziła Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne i będzie wspaniale współpracowała zarówno z mieszkańcami, jak również z innymi stowarzyszeniami, jak również z innymi podmiotami, które będą chciały wynajmować te miejsca. Pan Maćkowiak natomiast przez 13 lat był w Dopiewcu, w budynku, który to budynek jest gminny. Ja sama kiedyś, jako dyrektor szkoły, który też prowadził dzieci niepełnosprawne i wyprowadzał je na prostą, sama byłam za tym, żeby właśnie Stowarzyszenie Promuit, kiedy szkoła usuwała się z tego obiektu, żeby właśnie to stowarzyszenie weszło do obiektu. Przez 13 lat Stowarzyszenie Promyk, jednak stowarzyszenie, bo tak to jest, nie warsztaty terapii, tylko Stowarzyszenie Promyk było zwolnione z czynszu. Za darmo korzystało z tego obiektu. A to drugie stowarzyszenie, które prowadzi warsztaty terapii zajęciowej w tej chwili w SPR-ach, musi płacić czynsz. Kilkanaście, 1500 zł miesięcznie samego czynszu poza utrzymaniem. Więc tu już było nierówne traktowanie. Gorsze warunki, grzyb w obiekcie. Dzieci chorują. Sama kiedy tam wyszłam, to aż ciarki człowieka przeszły, dlatego że jest tam taki ziom. I w takich warunkach dzieci niepełnosprawne mają przebywać. No wybaczcie państwo, ja jako wójt mam obowiązek traktować wszystkich niepełnosprawnych równo. Dlatego jedni mają jeden budynek, drudzy mają drugi budynek. Ale tak jak Promyk ma obowiązek tylko swoim warsztatem terapii się zajmować, tak drugi ma więcej obowiązków narzuconych przez instytucję, która dofinansowała prawie 1 300 000 zł, bo musi prowadzić działalność rehabilitacyjno-kulturalną bez złotówki z gminy. Bo gdyby to była jednostka, to ja bym tam powołała dyrektora z prawdziwego zdarzenia, dałabym mu sztab ludzi i duże pieniądze, takie jak otrzymuje taka instytucja jak WOSIR czy Gminna Biblioteka. A my nie mamy tych pieniędzy. Dlatego społecznie będą prowadzić albo ze środków, które będą pozyskiwać z zewnątrz tą działalność dodatkową, poza warsztatami terapii zajęciowej. I najbardziej właściwą osobą, która jest mianowana, czyli powołana na kierownika, no nie może być nikt inny, tylko ktoś z tego stowarzyszenia, który będzie łączył tą działalność rehabilitacyjno-kulturalną, jednocześnie z tymi wszystkimi potrzebami, które wynikają z potrzeb środowiska. Nie ma innej opcji. Wyobrażają sobie państwo, że będzie jeden WTZ, drugi WTZ, a powołam jeszcze kogoś z zewnątrz jako kierownika, który nie będzie czuł klimatu. To jest osoba bardzo mądra, kompetentna, rozsądna i ufam, że poprowadzi najlepiej, najlepiej. I tyle mam do powiedzenia. Poza tym, co jeszcze nie dokończyłam o Dopiewcu i o panu Maćkowiaku. Szkoda, że pani Gipka wyszła, bo by się dowiedziała czegoś, co ja powiem teraz w imieniu mieszkańców Dopiewca. Pan Maćkowiak, gdyby był tym kierownikiem, nie byłby... Ostatnie zdanie. Po prostu czas pokaże, co nam wyjdzie z tego. Czas pokaże. Czas pokaże. Ale pan Maćkowiak nie jest taką osobą, która jest zgodna i współpracuje ze środowiskiem. Wierzcie mi państwo, że Dopiewiec ręce składa, że odzyska obiekt, dlatego że
w ogóle nie współpracował albo było trudno wynająć salę, to to było naprawdę wielkie wydarzenie. Jeżeli tyle mam do powiedzenia. Jeżeli mówiła, że jakieś powstaną problemy, kto poniesie później konsekwencje? Jeżeli te państwo było już monitorowane... Uważa pani, że to jest nieodmawianie pod nieobecność? My odmawiamy traktatę. Pani oczywiście nie. Ja mówię tylko, szanowni państwo, szanowni państwo, przerywam tę dyskusję. Pani Wójt, przepraszam, przerywam tę dyskusję naprawdę z całym szacunkiem. Ale ja uważam, że to jest zebranie miejskie, to po prostu skupmy się nad pytaniami. Myślę, że mieszkańcy mają też również inne pytania i bardzo chętnie prosimy o zadawanie pytań, ale już nie na tle. Proszę bardzo, pan Majtek.